Was wszystkich bardzo serdecznie. Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia imienia Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie po raz drugi otwiera dla Was swoje drzwi. Zapraszam na drugą odsłonę audycji muzycznej, dziś pod tytułem Muzyka programowa. Chciałabym krótko Was wprowadzić w temat dzisiejszej audycji i w tym momencie zadam Wam bardzo ważne pytanie. Czy zdajecie sobie sprawę, że świat jest pełen dźwięków? Z pewnością tak. Człowiek mówi, ptaki śpiewają, wicher huczy, piorun grzmi, śnieg pod nogami czasem skrzypi. Wystarczy tylko wsłuchać się w przyrodę, w nasze otoczenie, aby wychwycić różnorodność odgłosów, które nam towarzyszą. Nie wszystkie są przyjemne, miłe dla ucha, bywają te nieznośne, natrętne, prowokujące, ale i takie, bez których trudno jest cokolwiek określić. Naśladują one dźwięki wydawane przez przedmioty, na przykład dzwonek, trąbkę, głosy zwierząt, maszyn. Są także słowa, których brzmienie przypomina odgłosy otaczającego świata, na przykład szuranie, chlapanie, kapanie, pukanie. Aby oddać wiernie te dźwięki, używamy specjalnych słów, wyrazów dźwiękonaśladowczych, inaczej zwanych onomatopejami. Te naturalne są podobne brzmieniem do odgłosów akustycznych, występujących w naturze, na przykład bulgotanie, ćwierkanie, brzęczenie, kukanie, turkotanie, warczenie, szczekanie, świstanie, zgrzytanie oraz te sztuczne. Powstają wówczas, kiedy poprzez świadome wprowadzenie do utworu elementów fonetycznych oddają one dźwięki naturalne i w ten sposób mogą wywołać pożądane wrażenie. Czy zastanowiliście się kiedyś nad tym, jak wiele jest wokół nas dźwięków, które nie są słowami? Zamknijcie oczy i posłuchajcie. Co słyszycie? Co się słyszy w ciszy? Słychać człeka. Nawet jeśli człek nie gada, jeśli tak jak rybie stada nie wymawia ani słowa. Słychać człeka, tak czy owak. Słychać, kiedy kicha, psik, gdy coś blask pożera w mig, kiedy walnie się o stół i zawyje dziko. No właśnie, to był bardzo mały przykład wykorzystania sztucznych onomatopei, które dość malarsko opowiedziały fragment dnia z życia człowieka. Jesteście pewnie zdziwieni, zaskoczeni, ale dobór odpowiedniego słownictwa to gwarancja sukcesu każdego dzieła literackiego. Dzięki temu tekst jest ciekawy, zajmujący. Podobnie jest z muzyką, która posiada w sobie jakiś określony z góry program, niejako narzucony słuchaczowi. Wówczas mówimy o muzyce programowej, ilustracyjnej, to znaczy takiej, która naśladuje zjawiska pozamuzyczne za pomocą środków onomatopeicznych. Muzyka ta była znana od czasów starożytnych. Naśladowała najczęściej odgłosy walki, dźwięki wydawane przez zwierzęta lub odgłosy zjawisk przyrody. Do jednych z najtrafniejszych ilustracji muzycznych można wpisać kukułkę Louisa Claude'a Dakena, burzę morską Antonia Vivaldiego, czy taniec kurcząt w skorupkach Modesta Mussorgskiego. Przeciwieństwem muzyki programowej jest muzyka absolutna, pozbawiona określonych z góry treści i wtedy kompozytor oczekuje, by odbiorca sam zdecydował, co chce usłyszeć w jego dziele. Liczy wówczas na Waszą nieograniczoną wyobraźnię.
Halo, halo! Ogłaszamy konkurs, w którym wygrywa każdy, kto uruchomił wyobraźnię i jest otwarty na nieoczywiste wrażenia słuchowe. Waszym zadaniem będzie określenie, o czym chce opowiedzieć kompozytor poprzez prezentowane utwory. Zwróćcie uwagę na instrumenty, ich charakterystyczne brzmienie, dobór artykulacji i środków stylistycznych w utworach. Z pewnością pomogą Wam odkryć zamierzenia kompozytorskie. Usłyszeliśmy utwór Edwarda Grieg'a W grocie króla gór. W wykonaniu pani Anny Bownik fagot i pani Karoliny Koszańskiej-Mitrzkę przy fortepianie. Czy tytuł kompozycji pasował do waszych wyobrażeń? Jeśli usłyszeliście baśniową melodię, trochę tajemniczą, mroczną i pełną nieodgadniętych jeszcze zakamarków, to właśnie takie zamierzenie miał kompozytor. Edvard Grieg pochodził z Norwegii, kraju pełnego tajemniczych stworów i mglistych krajobrazów, które prawdopodobnie stały się inspiracją do stworzenia usłyszanej kompozycji. Teraz przedstawimy Wam utwór o bardziej określonej treści. Będzie to ilustracja zwierzęcia. I znów zwróćcie uwagę na instrument, jego wielkość, rejestry dźwięków, w których się porusza. Ważna jest także harmonia i współpraca dwóch dużych gabarytowo instrumentów. To doskonały duet, pasujący do... Oczywiście był to słoń z Karnawału Zwierząt Camila Saint-Saensa. Na kontrabasie grał pan Michał Mitrzkę. Przy fortepianie pani Karolina Koszańska-Mitrzkę. Słoń, pomimo sporych rozmiarów, czasem niezgrabnego poruszania się i ogólnej ociężałości, potrafi być także czułym, ciepłym i miłym zwierzęciem. Dokładnie tak jak instrumenty, które usłyszeliście. Bardzo dobrze dobrana obsada wykonawcza i przejrzysty obrazek. Słoń, gdybyście wiedzieli wcześniej, jaki był tytuł utworu, czy wówczas wasze nastawienie
na poszukiwanie wrażeń słuchowych byłoby takie same? Sądzę, że nie, bo tytułowa sugestia jest zbyt duża, by kreować wyobraźnią inne obrazki. Zachęcam Was do wysłuchania całego karnawału zwierząt Camila Saint-Saënsa. W tej fantazji ukryte jest aż 14 różnych obrazków przedstawiających świat fauny o zróżnicowanej obsadzie wykonawczej i często ukrytych dziwnych rozwiązaniach. To naprawdę fajna zabawa w odkrywanie wyobraźni dźwiękowej. Inspiracja kompozytora zjawiskami i odgłosami przyrody to nasza kolejna muzyczna propozycja. Tym razem instrument o ciepłym, tajemniczym brzmieniu marimba, której sztaby wykonane z afrykańskiego palisandru cudownie oddają głos. Czego? Posłuchajcie. Odgłos morza, a kompozytorem utworu jest Eckhart Kopecki, Sound of the Sea. Na marimbie grał pan Piotr Kupczyński. Czy pamiętacie słowo o onomatopei? Były te sztuczne, których przykład już usłyszeliście we fragmencie wiersza, oraz naturalne, jako odgłosy akustyczne występujące w przyrodzie czy w naszym środowisku. Posłuchajcie teraz wiersza. W ostry mróz chłopek wiózł z lasu chrust na wozie. Skrzypi coś, oś, nie oś, trzaska chrust na mrozie. Tężał mróz, wicher rósł, pędząc jak w 100 koni. Trzeszczy wóz. Trzeszczy mróz, chłop zębami dzwoni. Szkapa, brrr, chłop jej, prrr, a pod wozie zgrzyta. Gwiżdże wiatr, śwista bat, stukają kopyta. Chrzęst i brzęk, zgrzyt i stęk, hałas jak w fabryce. Mniejszy mróz, lżejszy wóz przy takiej muzyce. Spróbujcie podzielić się na rolę przy czytaniu tego wiersza. Narrator i inne osoby budują odgłosy słowne. Może powstać w ten sposób fantastyczne przedstawienie na wzór słuchowiska radiowego. Przenieśmy się do dawnych czasów, gdy o balach i pałacowych tańcach marzyły wszystkie księżniczki. Jedną z nich zapewne chciała też być córka słynnego kompozytora Jana Sebastiana Bacha, Anna Magdalena. Ale by dostać się na dwór do książącego pałacu, pilnie ćwiczyła dworskie tańce, nie tylko kroki, ale także grę na klawesynie. Znajomość dworskich tańców wtedy była koniecznością, a bardzo popularne menuety komponował dla niej właśnie ojciec. Słuchamy utworu Menuet w tonacji D-dur, tym razem grany na kontrabasie,
Stowarzyszeniem Fortepianu. Pan Michał Mitrzke i pani Karolina Koszańska-Mitrzke. Następną kompozycją jest Der Hase und der Igel, Nebojszy Jovana Živkovića, wykonany na ksylofonie. W utworze tym kompozytor wykorzystał pewien program literacki w postaci bajki, dokonując muzycznego jej streszczenia. Zając i jeż, dwa różne zwierzaki o innych charakterach, zwyczajach, wyglądzie, znajdują swoje odbicie w artykulacji instrumentalnej i brzmieniu ksylofonu o trochę ostrym, kąśliwym dźwięku. Czy rozpoznacie zająca i jeża? Ksylofon z towarzyszeniem fortepianu, pan Piotr Kupczyński oraz pani Karolina Koszańska-Mitrzke. Współczesna cywilizacja nasuwa często także inne skojarzenia dźwiękowe. Kompozytorzy czerpią z nich natchnienie, powstają słowne neologizmy, a w muzyce nowe rozwiązania harmoniczne, często zaskakujące i nieoczywiste. Współczesny kompozytor Zdzisław Nowacki właśnie wykorzystał te środki i zbudował kompozycję Taniec robota. A może niektórym z Was przedstawia się zupełnie inny obraz. Posłuchajcie fagotu i pani Anny Bownik oraz przy fortepianie pani Karoliny Koszańskiej-Mitrzke. Thank you.
Usłyszeliście dziś kompozycję muzyki programowej naśladowczej, gdzie kompozytorzy dźwiękiem opisywali sytuacje, postaci lub odgłosy przyrody. Nasze muzyczne przykłady wybrane ze światowej literatury nie tylko pięknie opisywały wskazany temat, ale dobór instrumentów do danej kompozycji był bardzo trafny. Oczywiście nie zawsze tak jest. Często trzeba uruchomić wyobraźnię, ale wówczas można usłyszeć dużo, dużo więcej. Zachęcamy Was do słuchania muzyki klasycznej, która wcale nie zawsze musi być poważna, o czym mogliście się przekonać dzisiaj. Dziękując Wam za uwagę, mówimy do usłyszenia i do zobaczenia w naszych kolejnych odsłonach audycji o muzycznej edukacji.